Cześć, witajcie. Niedawno Tomek Kopera robił degustację piwa Łomża Polskie Chmiele i to mnie skłoniło, bo powiedział, że myślał, że to będzie degustacja, żeby ostrzec innych, a powiedział, że wśród koncerniaków, jeśli zapomnił smaku kraftowym, no to całkiem się da wypić. I taki chyba troszkę numer jeden według niego tych piw koncernowych ostatnio, więc to mnie skłoniło do tego, żeby w ciemno spróbować porównać Łomżę Jasną z tą Łomżą, którą degustował Koper, mianowicie z Łomżą na polskich chmielach, pięciu polskich chmielach, Marynka, czy bez okularów, zwykłych okularów, Magnat, Marynka, Oktawia, Sybilla i Lubelski. Zobaczymy, czy te chmiele czuć, w ogóle czy te piwa się różnią. Ja nie wiem, które jest które. Moja asystentka droga mi polała, sama sobie sączy koronę z limonką, a mi polała coś takiego. Postaram się szybko to zrobić, bo ciepło jest, te piwa się bardzo szybko grzeją. Także nie wiem, które jest które. Asystentka wie. Po to w ciemno, żeby wam nie ściemniać, że jedne jest dobre, drugie złe, albo bo są złe, albo oba są ok, nie? Albo beznadziejny. Myślę generalnie, że na tę degustację to czekaliście tak jak na początek procesu, który wytoczył, procesu zniesławienia, który wytoczył trener polskiej kadry narodowej w piłce nożnej Czesław pewnemu krakowskiemu dziennikarzowi. Myślałam, że powiesz Johnny Depp. Nie, nie. Ten proces w Polsce jest ważniejszy. Dobra, to sobie powącham teraz, bo z butelki to nie wąchałem. Nie chcę wąchać, żeby się nie sugerować. Oba pachną bardzo podobnie, czyli nijak. Jeszcze zmieszam. Kolor identyczny. To jest mniej kapciowe, bardziej ciasteczkowe. To po lewej jest bardziej kapciowate. To po lewej w smaku. Znaczy są subtelne, nie mówię, że to wszystko bucha, tak? Ale to ma taki przyjemniejszy, delikatniejszy zapach. Tutaj troszkę bardziej kapeć. Woltaż, z tego co pamiętam, polskich małych chmiele mają 5-7, a zwykła Łomża? Kurde, nie pamiętam. Też pewnie coś takiego. Zaraz sprawdzimy. Dobra, biorę to z prawej, ok. Piana znikała szybko, w obu, identycznie niemal. No w ciemno powiedział, że to jest Łomża, ale no taka jest delikatniejsza, jak mi się wydaje. Jakbym jedną wziął i powiedział, no ta Łomża, no całkiem co. No, tu jest już mega słodowo i tak dobitnie. To jest cholera trochę zimniejsze, niestety. Wydawało mi się, że oba. To po lewej jest. Dobra, to po lewej jest na pewno bardziej intensywne, bardziej słodowe, bardziej spirytusowe. To jest bardziej ciasteczkowe, delikatne, takie subtelne bardziej to jest. Ale za cholerę po chmielach, czy coś jedno, że na chmielenie jakieś. No czuć gdzieś te chmiele i tu i tu. Tu idzie na ostro, no jest. Pani asystent. Tu idzie na ostro i to nie ma taki zmiłuj. No. Jest takie chamskie dosyć. No, taki, no, tak, tak bym powiedział w takim naszym języku. Oba nie powalają. Nie chciałbym pić żadnego z tych piw przesadnie długo. Dlatego już wiem, że zrobię tak, że zamknę obie te butelki po tym teście i poczekam na bruneta, który przyjdzie w czerwonym kapeluszu oczywiście i przyjdzie wieczorową porą. I dla niego w butelce będą czekać oba te piwa. Żadne mnie nie powaliło. Jeśli miałbym pić i tak pić butelkę, no to wybrałbym to, bo jest po prostu delikatniejsze. Które, które? To bym wybrał bez. Ale tak. Które to jest które? Powiedz jeszcze. A nie wiem, które jest które, no to bo zgadnie. To jest ciemno.
Nie wiem, no obstawię, że to będzie polskie chmiele będą, mimo że tych chmieli kompletnie nie czuć. Brawo! Tak, łapka, zgadzasz się z werdyktem? Tak. Bo to taka klasyczna Łomża Chamuwa. No. Spirytusowa, mocna. To jest mniej spirytusowe, jest delikatniejsze. Mm-hmm. One się różnią. To nie są te same piwa na pewno. Okej, okay. I to, żeby nie było, że ja tą Łomżę banuję tak totalnie. Nie, ale oba są no, nie za dobre. No. To jest lepsze, tak? Faktycznie jest lepsze, różni się od podstawowej Łomży. Mm-hmm. Pewnie jest lepsze od Tyskiego, na pewno, i od Żywca, na pewno. Ale jest delikatne, no. Ale nie zrywa. Nie zrywa, nie to, że to nachmielenie jakieś jest. Ja bym powiedział, że to jest IBU minimalne, no jest poniżej 20 na pewno. No, to jest taka słodowość już chamska. No dobra, to nie ma co, tak jak powiedziałem. Piwa czekają na bruneta wieczorową porą i to tyle. Na razie.